Jestem zaszczycony, że udało ci się dotrzeć. Witam was serdecznie. Siemanko. Dzisiaj w filmiku porozmawiamy sobie troszkę o Korei, Japonii i troszkę o Polsce. O Polsce trzeba tak trochę delikatniej, bo ja wracam do Polski. Ja mieszkam w Polsce. Mam parę rzeczy zapisanych, które chciałbym w zasadzie dowiedzieć się. I myślę, że to może być ciekawe, ponieważ Japonia i Korea to są ostatnio też bardzo popularne miejsca docelowe dla Polaków. No. Da się to zauważyć, zainteresowanie. Japonia chyba była zawsze, a Korea się tak zrobiła trochę później popularna. Tak, tak, nie? No. I właśnie strasznie dużo Polaków teraz nie tylko leci do, no na przykład właśnie do Japonii czy do Korei, ale bardzo dużo Polaków też myśli o przeprowadzce zarówno do Japonii i do Korei też. Dużo jest takich pytań, no. Dużo jest pytań. No właśnie. W dzisiejszym filmiku zrobimy sobie taki challenge, w zasadzie podsumowanie, że który kraj jest lepszy dla ciebie. Moim zdaniem, i tak zanim zaczniemy, zawsze to podkreślam, moim zdaniem i tak, człowiek mieszka tam, gdzie się zakocha. Co ty myślisz? Zgadzasz się trochę? Tak, to jest dobre, no. Strasznie dużo Polaków, którzy próbowali mieszkać w Japonii, wraca do Polski przez to, że po prostu byli sami. Masz rację, ale nic tak nie trzyma. Ja też nie wiem, czy bym mieszkała w Korei na pewno, czy może wybrałabym jeszcze jakiś inny kraj, jakbym to nie, się nie zakochała, no? Rzeczywiście. No, a nie myślałam o tym nigdy w ten sposób. No, ja właśnie tak zauważyłem, że bardzo często osoby, które wracają właśnie z Japonii do Polski, to są osoby, które po prostu po jakimś czasie narzekają, że są samotne, że nie mogli znaleźć tutaj nikogo, no i po prostu wracają do Polski, dosłownie po kilku ładnych latach. No, a ci, którzy się zakochają, szybko się hajtną i tak dalej, to zostają i leci, no. W sumie mam takie pierwsze pytanie, trochę może dziwne, ale mnie to bardzo nurtuje. Czy w Korei są muszlety? Tak, są, no są, w każdym domu, ja mam w domu. Okej. I w publicznych łazienkach też są, ale no, w publicznych to tak nie za bardzo polecam korzystać, ale w domach są, w mieszkaniach, są tak zainstalowane, zwykle automatycznie każdy ma. I czasami nawet jak już jest taki dom, że wiesz, wchodzisz, wygląda na rozwalającą się ruderę, wchodzisz do łazienki, ta łazienka też taka obskurna, ale muszlet jest. To w sumie taka jedna rzecz, którą chciałem zapytać, dlatego, bo w moim hotelu nie ma. Jeszcze jedna rzecz, a to na początku zacznę od takich rzeczy, o których słyszałem. Teraz już będzie normalnie. Ale tak, rzeczy, o których słyszałem o Korei, to słyszałem też, że jest problem z wynajmem mieszkania, w sensie jeśli chodzi o depozyty. W Korei jest tak, że jest najlepszy wynajem, taki najbardziej opłacalny wynajem mieszkania, to jest bardzo, bardzo duży depozyt płacisz, no. I prawie miesięcznie nic nie płacisz. W sensie miesięcznie płacisz tylko za swoje opłaty, ale ten depozyt to jest prawie cena mieszkania, tam 80%. No. I dużo jest takich mieszkań, jeżeli już chcesz wynajmować mieszkanie na krótszy czas, albo na przykład chcesz płacić miesięcznie, bo nie masz takich dużych pieniędzy na depozyt, to i tak jest jakiś depozyt, który, tak jak w Polsce czasami się płaci jeden czynsz w depozycie, to w Korei, nie wiem, 30 tysięcy złotych, albo 50 tysięcy, takie są depozyty. Jak oni zarabiają na tym? To jest tak, że oni głównie inwestują te, wiesz, dostają na 2 lata jakoś 2 miliony złotych na przykład. I te 2 miliony inwestują? Inwestują, potem jakoś to na jakiś kredyt biorą, wypłacają tobie, ale w międzyczasie kupili już inne mieszkanie, wartość tego mieszkania wzrosła. Wow. I to jest takie trochę, bywa to niebezpieczne, ale trzeba się ubezpieczyć. W sensie trzeba wykupić sobie ubezpieczenie, wtedy jest okej, ale bywa to niebezpieczne, można stracić swoje pieniądze, dużo było takich przypadków bardzo. To ale jest taki tradycyjny system wynajmu, że oni tak co roku mówią, że już tego nie będziesz, to już zniknie i zawsze jest. Japonia i Korea mają społeczeństwa starzejące się, ale jeśli chodzi na przykład o zakup czegoś na rynku pierwotnym, to w Japonii jest masakra, jeśli chodzi o ceny. To jest jeden z najdroższych krajów, żeby kupić coś, na przykład mieszkanie w Tokio. Z kolei wynajem już wcale takie drogie nie jest. O właśnie, tutaj też. Wynajem wcale nie jest taki drogi, że na miesiąc na przykład, nie wiem, czasami w jakimś dużym mieście. No właśnie, ile? Możesz ile? Zapłacić, nie wiem, 3000 zł. To tak jak w Katowicach, powiedzmy, za kiedyś. Tam jeszcze pamiętam. Ale zależy jakie mieszkanie, zależy jakie mieszkanie. I to też często są duże mieszkania. Takie wiesz, nie wiem, 90 metrów na serio? Przykład. Właśnie w Korei są duże mieszkania. Słyszałam, że w Japonii są zawsze bardzo małe. Serio tak jest? No, ja miałem kiedyś mieszkanie, co miało chyba 14 czy 16 metrów kwadratowych. Tutaj z łazienką, z kuchnią i z sypialnią. To tutaj są takie ofistery, ale to się przyjmuje, że tylko młodzież w tym mieszka, tylko wiesz... Nie, w Japonii nie, niekoniecznie tylko młodzież. Moi sąsiedzi byli starszymi dziadkami, którzy bardzo lubią wzywać policję w Japonii. W Japonii jest coś takiego, że jak sąsiad gada głośno po 22, to od razu idzie telefon do policji. To tutaj nie jest tak, że policja, tylko że dzwonią do zarządcy osiedla i przez głośniczek leci.
mieszkamy, wszyscy mieszkamy w jednym wielkim bloku i musimy się szanować, dlatego prosimy o ciszę. No dobra, no to w takim razie, jeśli ktoś z Polski chciałby sobie przylecieć do Korei i właśnie wynająć jakieś mieszkanie, czyli musi mieć ten depozyt. Musi mieć depozyt, chyba że chce właśnie wynająć jakiś office, ten, czyli takie malutkie mieszkanie. Hmm. Wtedy to też może być coś około 3000, ale depozyt często jest dużo mniejszy. A, okej, okay, czyli jakieś opcje są? No są, są. Okej, okay, dobra. Są. W sensie tak właśnie pytam bardziej pod ludzi, na pewno ktoś się interesuje tym. W Japonii depozytów raczej takich, no, dużych na pewno nie ma. Zazwyczaj są to po prostu, powiedzmy tam na przykład 2-miesięczne raty, czy coś w tym stylu. No, ale to wiesz, dosłownie płacisz 6 tysięcy złotych, muszę, no, jak masz ratę 3 tysiące. No. Więc to raczej coś w tym stylu. No. Czasami jak są jakieś takie większe albo fancy miejsca, no to wiadomo, te depozyty mogą być troszkę większe, ale nigdy nie słyszałem, żeby to było jakieś takie właśnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc... To jest różnica. Tylko, że właśnie jeśli chodzi o wynajem mieszkania w Japonii, a jak jest w Korei, to zaraz się też chcę dowiedzieć, no, bo w Japonii wcale nie jest łatwo wynająć obcokrajowcom mieszkanie. A w Korei? Tutaj raczej nie ma takiego problemu, że o, jesteś obcokrajowcem, to ci nie wynajmiemy. Prędzej jest problem, że na przykład, o, masz pieska, to ci nie wynajmiemy. No tak. Czy tam jakieś zwierzątko, ale że obcokrajowiec to... W Japonii jest tak bardzo często, że jak chce ktoś sobie wynająć obcokrajowiec, to z 80% mieszkań jest gone. Bo Japończycy niestety chcą wynajmować tylko Japończykom, przez to, że w Japonii jest dużo chorych zasad. Może nie chorych, ale zdarzają się po prostu sytuacje. To jest też ciekawe, bo dostają, obrywa się wszystkim obcokrajowcom, a z doświadczenia bardzo dużo Polaków nie ma problemu, żeby trzymać się zasad, ale są inne kraje. Nacje takie trochę bardziej, może powiedziałbym, latynowskie, gdzie turyści są znacznie głośniejsi po prostu, sami z siebie. Tak, między innymi przez to i bardzo często, żeby wynająć mieszkanie, to pracodawca musi się ubiegać o to mieszkanie dla ciebie. Aha, no to często jako taki gwarant. Przez pracodawcę jakoś tak powiem nie łatwiej. W Korei raczej oni są wrażliwi na ciszę i w ogóle, ale wydaje mi się, że trochę mniej niż w Japonii. Trochę tak, mniej, no. Że tak mniej, mniej. Nawet w Korei wiedzą, że Japończycy są jeszcze bardziej, że tak, my, no, i tak nie jesteśmy tacy jak oni. Właśnie, takie podejście. Zauważyłem to chociażby w metrze, że ludzie normalnie ze sobą rozmawiają. Może nie jest głośno, nie jest głośno, ale jest tak, że... Nie ma też takiej ciszy, nie ma tak, absolutnej ciszy. Żasią, no nie? Dokładnie. Jak ktoś przychodzi właśnie ze znajomym, to sobie rozmawia, tak po cichu, ale sobie rozmawia. A w Japonii, jak nawet jesteś ze znajomymi, wchodzisz, to po prostu tak, jakbyście się nie znali i nikt ze sobą nie rozmawia. Tak, tak. W Osace jest trochę inaczej, tylko w Osace... W Osace są różniejsi. Bo tak się zwykle, jak się czyta jakieś ciekawostki o Korei, to tam jest w metrze, musisz zachować absolutną ciszę i no rzeczywiście może jest ciszej niż w polskim autobusie, ciszej, nie? Jest ciszej. Ale nie aż tak, żeby wiesz, nie rozmawiać. No, tak, i nikt się tak jakoś bardzo krzywo nie patrzy. Raz w autobusie jechałam z grupą Polaków, jakaś pani nam pokazywała wszystko. Tak, na ulicach więcej. Jeśli chodzi o ulice i turystów, wydaje mi się, że w Japonii jest obecnie znacznie więcej turystów. Nie. Znacznie więcej. W sensie autentycznie, jak chodziłem do jakiejś, do czegokolwiek, do jakiejkolwiek atrakcji, to po prostu mogłem kupić bilet i wejść. Czy do pałacu, czy do Seoul Tower. A, że w Korei. W Korei właśnie, no. Tak, to no nie ma problemu z rezerwacją. A w Japonii w niektórych miejscach musisz miesiąc wcześniej mieć rezerwację. No co ty? W sensie autentycznie miesiąc wcześniej, a można rezerwację robić miesiąc wcześniej. Czyli dosłownie ludzie, tak, dosłownie ludzie o północy japońskiego czasu siedzą i kupują, zarezerwują sobie bilet. No, jeszcze jest takie coś, że są jakieś nietypowe atrakcje, na przykład nocne zwiedzanie pałacu, to dla Koreańczyków jest określona pula biletów i możesz ją kupić z wyprzedzeniem, a dla obcokrajowców jest tak, że jest określona pula biletów i można ją dostać w kasie. O, nie tylko za okazaniem paszportu, wiesz, że nie jesteś Koreańczykiem, możesz ją dostać jakby. Serio? Mają, o, tak fajnie. Ciekawe, no. Ale w ogóle też fajne są te nocne atrakcje. W sensie, no nie brałem udziału w niej, ale widziałem właśnie, że dużo jest w Korei, w Seulu przynajmniej, takie właśnie, że w nocy coś możesz zrobić. A to prawda, że w Japonii są do metra upychacze? Są. Są tacy ludzie. Ja się myślałam, że to jest taka legenda, bo w Korei są tacy panowie, którzy no, nie dopychają, ale mówią, że na przykład już nie wchodzi czy coś, serio? Co się czasami zdarza, że dla bezpieczeństwa tylko pilnują, to szczególnie po jakichś incydentach w Korei to się pojawia więcej ich, ale zawsze się zastanawiał, czy są upychacze. Są. To to nie jest do końca tak tylko, że to są upychacze, tylko tak ale to też jest jedną z prac, tak, bo po prostu
I są Japończycy, którzy za wszelką cenę muszą wziąć. To jest też ciekawe, bo metro w Japonii na przykład jeździ co 3 minuty. No. Więc autentycznie możesz po prostu poczekać. Będziesz wręcz pierwszą osobą do tego nowego metra, który przyjedzie. Ale niektórzy przez to, że w Japonii jeśli chodzi o punktualność czy coś, to musisz być zawsze na czas. Zwłaszcza w swojej korporacji. No. To oni za wszelką cenę muszą wsiąść do tego. I dlatego już nie ma czegoś takiego właśnie, że ktoś podejdzie i cię wyciągnie. Tylko cię po prostu wręcz dopchają do środka. I te drzwi automatycznie też, no one się nie zamykają, więc ta osoba też bierze te drzwi i je domyka. O matko! No, jest tak. Nieźle. A też się stoi w kolejkach do metra, tak? Tak, w tak, tak. Zawsze. Też. To jest mega. To jest fajne. W Korei też jest tak, że chyba jest tak, bo zauważyłem przynajmniej, że też się na przykład jak są te eskalatory, też się stoi po jednej stronie. Tak, zawsze tak jest. Po prawej tutaj. Tak, zawsze po prawej, a w Japonii po lewej, bo tam jest... Zależy, czy Tokio, czy Osaka. Tutaj się jedzie normalnie po prawej stronie. I kierownica jest po lewej. Tak. Jakoś tak od razu z automatu pomyślałem, że jest tak jak w Japonii. Nie wiem czemu. Wydawało mi się cały tutaj... Tak myśli, ale... No nie, to bym nie wsiadła za kierownicę chyba, a tak jednak da się jeździć. Jeździsz czasami? Tak, tak. O, nice. Tutaj też wystarczy na przykład takiemu turyście mieć międzynarodowe prawo jazdy i tyle? To też jest. Można normalnie wynająć, na przykład wypożyczyć samochód na wyspie Jeju, na przykład jak chcesz, to wystarczy międzynarodowe prawo jazdy i można. Ile tu jest pełnoletniość? 19. 19. Czyli 18, tutaj zawsze jest rok więcej. No właśnie. I w Japonii też jest rok więcej. Nie jest. Czyli tutaj się rodzisz mając rok? Tak. Tak to wygląda? Rodzisz się 31 grudnia, nie? No masz właśnie. Rok. 1 stycznia, 2 latka. No właśnie, to jest przeciekawe. No masakra, to jest... To, i to już niby zniesiono, już niby tego nie ma. I tak się wszyscy tym posługują. Okay. I na placu zabaw, ja nigdy nie wiem ile mam mówić, że Sonu ma lat. Sonu też w ogóle już nie wie, mówi, że po polsku ma tyle, po koreańsku ma tyle. A jeśli chodzi o... turystów i Koreańczyków. Aha. Czy jest jakaś taka wojna między turystami a Koreańczykami? Czy jest jakieś takie podejście Koreańczyków do turystów? Bardzo takie pozytywne jest podejście. Pozytywne? No, takie, że... bo ja właśnie ja widziałam takie TikToki, że Japonia blokuje turystów przed czymś tam, przed przyjechaniem do jakiegoś tam regionu. To w Korei chyba ze względu na to, że jest właśnie mniej turystów, mają takie bardzo pozytywne podejście. Takie bardziej pozytywne nawet niż do tych obcokrajowców, co już tu mieszkają. Tylko jak wiesz, taki turysta, to tak wszyscy są mili, tak chcą mu jakoś, nie wiem, pomagać drogę, coś tam podpowiadać, że jak turysta z dziećmi, to już w ogóle wszyscy są mega zakochani i mili, więc bardzo miłe jest podejście. Niektóre miejsca, na przykład dzielnica Gion w Kyoto, no zablokowali, się nie mogą już turyści tam wchodzić, no ale to wina turystów. To brzmi źle, że turyści nie mogą chodzić, ale no turyści podobno dosłownie podchodzili do gejsz, ciągnęli je za włosy, bo chcieli sprawdzić, czy to są peruki i tak dalej, gdzie normalnie gejszy nawet zdjęcia nie można robić, a co dopiero dotykać ją. W ogóle jeśli chodzi o fascynację Koreą, w Japonii jest dużo też czegoś takiego, że dużo Japończyków uwielbia Koreę. A jak jest w Korei? Jest coś takiego? W Korei też jest tak dużo, oczywiście bardzo nie lubi Japonii, ale też bardzo dużo, szczególnie na przykład tak jak w Polsce, każda dziewczynka, która była nastolatką, nie wiem, w latach wczesnych 2000-tych, no, kochała Japonię i Czarodziejkę z Księżyca, to w Korei tak samo, tylko że teraz na przykład, nie wiem, uwielbiają te wszystkie nowsze japońskie animacje. Bardzo dużo, bardzo dużo nastolatków lubi i też widać, jak mają plecaki powieszane. Czyli Koreańczycy lubią Japonię przez anime, a Japończycy lubią Koreańczyków przez K-pop. Tak, to chyba tak. To spoko sobie. Fajnie. No, ale nie, jeśli chodzi o to, właśnie już zaczęłaś ten temat, więc trochę ciągle. O takie, no że Koreańczycy nie lubią Japończyków, Japończycy nie lubią Koreańczyków. To jest jakoś odczuwalne w Korei? Tu jest takie... To było odczuwalne, jak był... Są takie sytuacje czasami, że jest odczuwalne. Na przykład była kiedyś chyba w 2019 tak akcja, coś tam Japonia zablokowała coś sprowadzanie czegoś z Korei i wtedy Koreańczycy stwierdzili, że będą tak samo blokować Japonię i na przykład były takie plakaty, że nie jadę do Japonii, nie kupuję polskich produktów, nie jeżdżę japońskim samochodem. I coś takiego było. Ciekawe. Ale to nie było takie odczuwalne, że wiesz o tym, że widzisz to na ulicy wszędzie, tylko że na przykład w wiadomościach było coś takiego pokazane. Rozumiem. Że jako ciekawostka, ale tak... Jest to odczuwalne, ale nie zauważalne. No, myślę, że najbardziej jest odczuwalne właśnie w motoryzacji, że rzadko... Ciekawe. Koreańczyk kupi z własnej woli japoński samochód i widziałem kiedyś taki japoński samochód z naklejką z tyłu, że kupiłem go, bo był tani.
Nie? Też nie chcę tym jeździć, ale muszę. Coś takiego. Serio? Było. Tak. Mniej więcej podobny poziom tej miłości i nienawiści jak między Polską a Niemcami. W sensie właśnie niby tak, ale no. Właśnie na przykład jeśli chodzi o motoryzację, to wiesz, Polsce to są fajne. Volkswagen, no nie? I BMW, a w Korei jednak Honda nie No właśnie. Tutaj to już w ogóle musi być. No, tak. Bo w Japonii, no wiadomo, są też starsi ludzie. No zdarzają się. Jeśli chodzi o motoryzację, zdarzają się. Nie jest to popularne. Wiadomo, w Japonii zdecydowanie najczęściej są te samochody japońskie. Przede wszystkim te K-kary, te takie malutkie samochodziki, których tutaj nie ma dużo. Są, ale nie są takie częste. To też było dla mnie ciekawe. No bo Japonia to są w zasadzie praktycznie same te K-kary, same te takie malutkie samochodziki. No, a tutaj są normalne limuzyny. Bardzo dużo jest SUV-ów, bardzo dużo w Korei. Tak. W każdy z tym jest duży samochód. Tak, SUV-y i sedany to jest bardzo częste. Coraz większe są te samochody tu, no. Właśnie, to jest super ciekawe. Że w Japonii coraz mniejsze, a tutaj są coraz mniejsze. Jakiś tam balans u siebie zachodzi. To jest taka zasada, że jak jest mały samochodzik, to jest kobieta za kierownicą i trzeba uważać. I że to jest taka kobieta, że... Serio, trzeba uważać. No taki jest stereotyp, nawet się mówi, że Kim Yosa, czyli pani Kim, pani kierowca Kim i że uważać trzeba. Serio? Ciekawe. Ale jeśli chodzi o Japończyków i podejście do Koreańczyków, są tacy, ale jest też takie generalnie, wydaje mi się, że to też taka opinia wyrobiona w Japonii, że no, za Koreańczykami się teoretycznie nie przepada, ale teoretycznie, czyli że nie przepada się ze względów właśnie politycznych czy jakichś biznesowych. No. Ale jeśli chodzi właśnie o młodzież na przykład, znam dużo par japońsko-koreańskich. No tak, jest bardzo dużo się zakochują w sobie. Podobne podejście, że... Tylko, że zwłaszcza ci starsi ludzie i ci ludzie powiązani z biznesami, z polityką i tym bardziej, właśnie nie przepadają. To jest trochę głupie, ale no tak to wygląda niestety. Właśnie tak jak powiedziałaś, jeśli chodzi o blokowanie różnych transakcji i tak dalej, to jest taka mocna rywalizacja. W przeciwieństwie na przykład relacji Japonia i Tajwan, bo Tajwan jest świetnym partnerem biznesowym Japonii i Japończycy też lubią Tajwańczyków, ale to właśnie do tego, że z nimi się robi biznesy, które nie mają wpływu czy to na Koreę, czy na Chiny, które są zagrożeniem gospodarczym na Japonii. Japończycy, Koreańczycy się nie lubią, dopóki nie przyjdzie Chińczyk, to wtedy już się lubią. Bliżej w sumie Koreańczykowi chyba do Japończyka niż do Chińczyka. Na pewno. Na pewno? Na pewno. Czy na przykład są jakieś takie problemy, jeśli ktoś ma tatuaże w Korei? Ja zawsze myślałam, że są problemy, w sensie, bo tak czytałam na tych wszystkich stronkach, zanim przyjechałam. Ale potem okazało się, że mam dużo koleżanek, które mają tatuaże, tylko nie jakieś bardzo, takie rękawy całe, tylko tutaj jakieś tu puchamy, co robi co piasku, gadzie i nie ma z tym problemu, mogą wejść do łaźni, do sauny, No wszędzie nikt się dziwnie na nic nie patrzy. Nie ma takich napisów przed właśnie jakimiś łaźniami czy czymś, że... Nie ma. Okay. Czyli oficjalnie nie ma, ale jakby ktoś miał z przesadą, to mogłoby się coś wiadomo. Jedyne co się zauważył w telewizyjnych programach, jak już wiadomo, że jakaś na przykład gwiazdę to czasami ulgowo się traktuje, ale ktoś ma widoczne tatuaże, często ma zaklejone jakimś plastrem w jakimś programie telewizyjnym. No tak. Ale no też w teledyskach czy coś takiego, to zawsze widać te tatuaże. Ja właśnie, jak jest w Korei z taką hierarchią, jest coś? Jest, tak jak mówiłeś zawsze w swoich filmikach, że tam nie wiem, w rodzinie jakaś hierarchia, że dziadka zdanie najważniejsze, to tu jest to samo. Tak to samo jest? W Japonii jest coś takiego, że dziadków trzeba słuchać, rodziców trochę mniej, ale dziadkowie to są ci, co rządzą jeszcze swoimi dziećmi, czyli rodzicami i jeszcze wnukami. Tak. Bardzo często jest coś takiego, nie? A jeśli chodzi o takie życie w małżeństwie na przykład, w Japonii jest coś takiego, że kobieta decyduje, ale to jest nieoficjalne, bo to już mówię po małżeństwie, a zwłaszcza już, jak już się ma dzieci, to wtedy już jest koniec. Bardzo często jest w Japonii coś takiego, że małżeństwo, mąż i żona, po tym jak już mają dzieci, śpią w osobnych pomieszczeniach i traktują siebie bardziej jak rodzeństwo, niż jak, nie wiem, zakochani. To Koreańczycy... Są świadomi, że Japończycy tak robią, ale Koreańczycy raczej nie. Ktoś tak robi, czyli K-dramy są na faktach. Trochę dziwnie jest, jak ktoś tak... Czasami właśnie w K-dramach też są osobne łóżka, ale w jednym pokoju, nie? Ale zdarza się to może w jakichś takich starszych małżeństwach bardzo, ale raczej nie ma czegoś takiego. Tak bardziej jak w Polsce, że normalnie cały czas są tacy dla siebie...
intymni kochankami. No, mamy jeszcze dużo tematów, no. Że mam nadzieję, że o innych tematach uda nam się porozmawiać w innym filmiku. Może w innym kraju. O, może. Może w Japonii, może w Polsce. Może w Polsce. No, wybierasz się jakoś Polski. Teraz to chyba ciężko ci będzie, co? Teraz przez jakiś czas będzie ciężko, ale potem jak już przyjadę, to już... Wszyscy będziemy czekać na ciebie, tak, w Polsce. Siedzieć, no. Więc bardzo ci jeszcze raz dziękuję, że udało nam się spotkać. Ja dziękuję. Nie, coś ty, jestem zaszczycony, że ty jesteś prawdopodobnie jedyną osobą, z którą po pierwsze chciałem coś nagrać, a po drugie, którą oglądam na YouTubie. Naprawdę, ja jeszcze ciebie tu w ogóle nie oglądam, ale twoje filmiki mi się bardzo podobają. Dziękuję. Masz bardzo, bardzo pozytywny przekaz, więc koniecznie wbijcie na kanał Pierogi z Kimchi. Tam są bardzo ciekawe filmiki, na pewno wam się wszystkim spodobają. Dziękuję wam, że oglądaliście. Dziękuję, że byłaś. Ja tylko chciałam powiedzieć, żeby wszyscy wiecie, że ja oglądam Gabriela cały czas, bo zawsze mówię, że o, Gabriel tak gada, tak mówił, to że u nas też tak jest i tak dalej, więc tak, ja też się bardzo cieszę. Anion, tak się mówi. Anion. Anion geseyo. No, anion geseyo. Anion geseyo. Bądźcie w spokoju. To jak błogosławieństwo trochę brzmi. Pa, pa. Pa, pa.